Allianz Arena, FC 1 NATO kontra Groszyk FC. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, w Grand Food Derby przed nami drugie starcie obu zespołów w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy. Niemiecko-angielski skład kontra skład włoski. Jak się potoczy, przekonam się już za chwilę. A tymczasem, Köln Grand Food Derby. Przywitanie zawodników z arbitrami i z drużyną przeciwną. Zobaczymy, jak się to starcie potoczy. Wielkie gwiazdy na boisku, wielkie nadzieje obu zespołów. Zobaczymy już za 90 minut, jak to się wszystko potoczy. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie. I za chwilę składy zestawienia obu zespołów. Oczywiście sędzią główny spotkania jest Dobrosław Dmura. Oto stawienie gospodarze. Bramce Petr Czech. W obronie Łukasz Piszczek, Felix Santana, David Lewis, Ashley Cole, 21, Luis Gustavo, 7 Boszczykowski, 8 Sterling, 11 Gundogan, 9 Aubameyang i 10 Sturridge. Zestawienie gości. W bramce Abiaty, w obronie Abate, Rami, Sylwestr, z 5 Santą, 7 Biabiani, 7 Diamanti, 15 Nigel De Jong, 9 El Sharawi, 14 Antonio Di Natale i z numerem 11 Mario Balotelli. I rozpoczynamy! Odebrał mu Piszczek piłkę. Piszczek, Błaszczykowski. Błaszczykowski prawą stroną, Błaszczykowski. Walczy z nim Santon. Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski, wciąż Błaszczykowski w pole karne. I Abiaty. Abiaty łapie piłkę. I Rami. Aubameyang przejął piłkę gospodarze. Aubameyang i Abiaty, aż rzut rożny. Ashley Cole, rzutu rożnego. Pole karne. Jeszcze gospodarze. Próbował wybić piłkę obrońca, ale nie mogą. I Abiaty! Ależ interwencja. Aż teraz dobra piłka, Balotelli, nie ma spalonego. Balotelli! I nie ma bramki! Coś niesamowitego! Jeszcze próbują goście, a i nie ma! Ależ to była wymarzona szansa gości, nowość prowadzenie w tym meczu. El Shaarawy. Kontra drużyny gospodarzy, Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski jest już w polu karnym. Błaszczykowski w pole karne! Ależ bramka! Sturridge! 32 minuta, ależ przewrotka! Coś niesamowitego! Ależ piękna bramka Sturridge'a! Ależ stadion oszalał! Coś niesamowitego! Ale jakaż piękna kontra! No piękny strzał Sturridge'a! 32 minuta, 1-0! 1-0 dla gospodarzy! Luis Gustavo. Sterling, Aubameyang, Sturridge z daleka, Abiaty. No nie, była łatwa interwencja dla już doświadczonego, już 30-paroletniego bramkarza Gorzków. Tymczasem podwójna zmiana. Chris Boateng i Huntelaar za Gundogana i Aubameyanga. Bardzo szybko trener zdecydował się na zmianę. Jeszcze nie okazał się połowy, tymczasem niebezpiecznie, Abiaty. I koniec pierwszej części spotkania. 1-0 do przerwy. Oto statystyki pierwszej części spotkania. 14 strzałów, 12 celnych gospodarzy, natomiast 2 strzały, 2 celne dla Groszków. Po 50% posiadania piłki. I rozpoczynamy drugą połowę. Luis Gustavo. Błaszczykowski. Boateng.
Prince Boateng. Prince Boateng z daleka! Prince Boateng. Boateng, sam Boateng! Obok! Przebiegł praktycznie całe boisko. Prince Boateng, ale bramki nie ma. Diamanti. Diamanti. Gabiani. Próbują, goście próbują coś ugrać, ale nie mogą dojść z piłką pod pole karne rywala. Diamanti. Do Di Natale. Nie znam, że Di Natale. Boatelli próbował przejąć, ale nie udało mu się. Boateng. Aż będzie szansa. Prince Boateng. Abiati. I koniec meczu. Drodzy Państwo, 1-0. Po bramce Sturridge'a z 32 minuty. Nic więcej się już nie działo. Nie za wiele się działo w tej drugiej połowie, drodzy Państwo. I tylko 1-0. Co prawda jedna bramka, ale jakże piękna. Sturridge'a z 32 minuty. Drużyna Groszków będzie miała problem, bo będzie musiała odrobić straty. Właśnie, co prawda, jednobramkową, ale zawsze. Drużyna FC Ebionatu pokazała, że jest drużyną zdecydowanie lepszą